Dziękuję bardzo. A za chwilę, drodzy Państwo, wracamy do tematu Joe Bidena i Władimira Putina, którzy będą już za miesiąc chyba dzielić świat, oraz do porwania samolotu przez Białoruś. Co z tego wyniknie dla nas? A to spotkanie będzie dokładnie 16 czerwca, jak mi podpowiada Bianka Frejlich. Drodzy Państwo, do dyskusji w tej sprawie dr Jacek Bartosiak, prezes i twórca think tanku Strategy and Future. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Oraz generał Waldemar Skrzypczak, były wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej oraz były dowódca wojsk lądowych. Dobry wieczór Panu. Witam Pana, witam Państwa, witam Panie Jacku. Panowie, no właśnie, dużo, dużo się na świecie dzieje w tej chwili. Obserwujemy, no widzieliśmy porwanie samolotu, no terroryzm państwowy można powiedzieć. Białoruś porwała samolot i wyciągnęła opozycjonistę i go zamknęła teraz do więzienia. Nie wiadomo, w jakim stanie on dokładnie jest. Kolejna informacja, Władimir Putin i Joe Biden spotykają się w czerwcu i będą dzielić świat. Dobrze się domyślam, pan Jacek Bartosiak? No nie, no chyba Rosja nie jest w stanie dzielić świata. Nie jest partnerem takim, żeby móc dzielić, ale... w swoim regionie, czyli też być może w naszym tutaj obszarze, na pewno będzie chciała mieć coś do powiedzenia. I mam nadzieję, że jak dotychczasowe wydarzenia światowe nie obudziły jeszcze polskich decydentów, to kordialne spotkania rosyjsko-amerykańskie wreszcie obudzą naszych decydentów. Napisał pan, że oni śpią w drzemce, polscy politycy. Co to znaczy, że śpią w drzemce? Czego nie zauważyli? Nie zauważyli, że nie istnieje stara równowaga z czasów, gdy wchodziliśmy do NATO i Unii Europejskiej. System konstruktywistyczny Zachodu się rozpada i jest poszukiwanie nowej równowagi. Rosjanie ją poszukują wojną nowej generacji, takimi działaniami jak względem Białorusi, Ukrainy, Nord Streamem i wszystkimi innymi działaniami, które mają wspólny mianownik. Ubezwładnić samosprawczość Europy Środkowo-Wschodniej. I wszystkie istotne decyzje dotyczące tej części świata mają być rozstrzygane między Europą Zachodnią i Rosją, z udziałem Rosji. Najlepiej bez Amerykanów, no ale póki co jeszcze muszą tolerować Amerykanów tutaj. I to jest ogromna zmiana. Wreszcie się przebudźmy po prostu. To co możemy w tej sprawie zrobić? W takim razie pytam pana generała Waldemara Skrzypczaka, bo faktycznie obserwujemy coś takiego, że Joe Biden dał zielone światło na dokończenie Nord Stream, czyli Europa jest rządzona de facto, zachodnia Europa, przez Niemców. Mamy się obudzić, a Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział ostatnio coś takiego: musimy wydawać coraz więcej pieniędzy na zbrojenia. Musimy, panie generale? Znaczy, widać wyraźnie, że Polska staje się punktem kluczowym w rozgrywkach między Zachodem a Rosją. Rosjanie próbują rozegrać kraje Europy Wschodniej, chcą je w jakiś sposób mieć na nie wpływ, chcą, żeby wróciły te państwa do ich strefy wpływów. My na razie się nie potrafimy bronić, widać to wyraźnie po tym, co się wydarzyło na Ukrainie i po tym, co się stało przecież na Białorusi niedawno, bo przecież to jest ewidentny wybryk Putina i Łukaszenki przeciwko jedności Unii Europejskiej i temu wszystkiemu, co robiła Unia Europejska i w sumie też NATO przeciwko Rosji. Rosja próbuje wrócić do gry i wydaje się, że to spotkanie 16 czerwca ma temu służyć, żeby Putin mógł odzyskać wiarygodność, twarz przede wszystkim po tym, bo przecież to, co się wydarzyło na Ukrainie, było jego osobistą też i porażką, nie tylko całego układu, którym on zarządza. Problemów Putinowi rośnie coraz więcej. Putin będzie szukał przede wszystkim neutralności w Stanach Zjednoczonych, bo ta neutralność zapewni mu rozgrywanie tego, co się dzieje za jego zachodnią granicą, czyli w Europie Wschodniej, jak również na jego południowej flance, gdzie Turcja coraz bardziej turkinizuje kraje, które mówią po turecku, można ogólnie powiedzieć. Czy się powinniśmy zbroić? Powinniśmy być zawsze gotowi i powinniśmy mieć taki potencjał, który będzie potencjałem odstraszającym, a jednocześnie będzie czynił z nas państwo silne w tym regionie. I wracamy do pana Jacka Bartosiaka. W takim razie, gdyby pan premier Morawiecki i prezes Kaczyński zaprosili pana jutro na kolację, to co by pan im powiedział? 3-4 rzeczy w ramach tego przebudzenia, które polska polityka powinna zrobić. Co to powinno być? Musimy po pierwsze wystawić nowe wojsko, które będzie inne niż dotychczasowe, dopasowane do wyzwań wojny nowej generacji, a nie do konfliktu ogólnoświatowego u boku NATO i tak dalej. A zatem inne uszykowanie tego wojska. Po drugie, trzeba zmienić system odporności państwa, właściwie go stworzyć oraz zastanowić się nad ofensywnymi działaniami selektywnymi w tak zwanej szarej strefie. NATO potraktować jako tarczę, która defensywnie może nas bronić na wypadek dużej wojny, natomiast w tak zwanej szarej strefie wojny nowej generacji nie będzie spójności sojuszu, dlatego że jest różnica interesów.
państw natowskich oraz Rosjanie inteligentnie kalibrują politykę poniżej progu otwartej wojny i my musimy działać samodzielnie, musimy mieć ofensywne zdolności proaktywne, w ogóle musimy odpowiadać na działania rosyjskie, nie możemy czekać i... Panie redaktorze, no jeżeli dalej będziemy sobie tak funkcjonowali jak do tej pory, to niedługo Rosjanie będą w biały dzień na ulicach Warszawy. Ale wie pan, ja jestem w ogóle z tym przerażony, co pan mówi, bo ja cały czas słuchałem od dziesiątek lat coś takiego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, oni nas chronią, oni nas obronią jakby co, a pan mówi coś takiego, że właściwie w ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy to mogą wejść sobie swobodnie Rosjanie robić, co sobie chcą. Nie, no ale Rosjanie robią to w całym świecie, no eliminują agentów, eliminują osoby im nieprzyjazne. To, co zrobione teraz zostało nad Białorusią, no to chyba jest odpowiedzią. Ja nie wiem, no panie redaktorze, co musi się jeszcze stać, żeby pan poczuł się zagrożony? No, jak nie, ja się czuję zagrożony, oczywiście. Donbas, no Putin się spotyka z Bidenem, Nord Stream ma być budowany. Nie, wszyscy zapraszają Rosję do wszystkiego, tak? No ja nie wiem, no co jeszcze się musi? Rosjanie modernizują siły zbrojne, straszą, grożą Iskanderami. To musimy sobie postawić jasno, tutaj, no ile razy, ile możemy zamykać oczy na to, co się dzieje. I ewidentnie Rosjanie przyjęli taką strategię, która jest poniżej radaru otwartej konfrontacji i na to na razie nie znalazło na to odpowiedzi. Dlatego powiedziałem na to jako tarcza, ale musimy wykuć miecz, którym będziemy samodzielnie decydowali o odpowiedzi w szarej strefie, po to, żeby Rosjanie się trzy razy zastanowili, zanim będą próbowali zrobić coś przeciwko interesom Rzeczypospolitej. To pytanie do pana generała Skrzypczaka. Musimy stanąć w dojrzałości w tym temacie. To pytanie do pana generała Skrzypczaka. W takim razie, ja się zgadzam z postulatami pana Bartosiaka. Faktycznie wojsko trzeba przeorganizować, system odporności, to jest jasne. Ale czy w tym wszystkim, czy wniosek smutny taki jest na końcu, że jesteśmy tak naprawdę sami? Niemcy importują gaz z Rosji, płacą ciężkie miliardy euro. Za te pieniądze Putin buduje silną armię, która jest groźna dla Europy. Joe Biden spotyka się z Władimirem Putinem, jak mówi pan Bartosiak go, i pan też to mówi, no uwiarygadnia go w tej chwili. Zostaliśmy sami? Znaczy sami nie zostaliśmy, natomiast widać wyraźnie po polityce niektórych państw zachodnich, że sprawy interesów gospodarczych biorą górę nad jednością Unii Europejskiej i solidarnością w ramach NATO. NATO jest coraz słabsze. NATO politycznie jeszcze odgrywa jakąś rolę, militarnie jest moim zdaniem niezdolny, żeby oprzeć się potencjalnej agresji w krótkim czasie Rosji. Unia Europejska po roku 2014 skutecznie jest dezawuowana i rozbijana jej jedność Unii Europejskiej przez Rosję. Konsekwencje mamy widoczne. Unia Europejska nie jest w stanie wygenerować silnych, jednoznacznych, konkretnych sankcji przeciwko Łukaszence. Zwróćmy uwagę, że podział Europy przebiega w zasadzie w czterech kierunkach. Jest północ, południe, wschód, zachód. Tak się dzieli w tej chwili Europa. Nie mówię tu o Białorusi, ale mówię od zachodniej strony granicy Białorusi aż do Atlantyku. Jest podział na tym, powiedzmy, wschód i zachód. I tak samo dotyczy to południa i północy. Zupełnie inny podział Europy jest i nie odpowiada on podziałowi, który jest, czy może monolitowi, jakim chciała być Unia Europejska, a w konsekwencji również i NATO. Niestety mamy poważny problem i sami jeszcze nie jesteśmy, ale jeżeli tak dalej będzie trwała w swoim uporze, a może w swojej jakiejś takiej niejednoznacznej polityce Unia Europejska i NATO, to możemy się spodziewać tego, że zostaniemy w efekcie sami. Pytanie do pana Jacka Bartosiaka. Czy w takim razie te wszystkie sankcje unijne, zakaz latania, wskazanie, żeby nie latać nad Białorusią, to wszystko jest śmiechu warte tak naprawdę? No nie, no panie redaktorze, bądźmy poważni. Sankcje kolejne, rozmiękczanie, będziemy teraz przez przypadki odmieniać. Co to niby za sankcje? No, po pierwsze musimy przejąć tak inicjatywę operacyjną. Tak? No, oni raptem coś robią i my reagujemy. I to już jakieś śmieszne. Czyli zrobić co, panie Jacku? Jest kilkaset kroków z drabiny eskalacyjnej, po prostu żeby ich bolało. Tak? Na twardo trzeba to zrobić ze wszystkimi. Mają wejść w pole ryzyka i się bać naszej reakcji. Oni się mają bać, a nie my. Tak? To jest istota rzeczy. I wreszcie bądźmy dorośli. No, tak postępują Turcy, tak postępują Żydzi w Izraelu względem swoich przeciwników, tak postępują Amerykanie wobec swoich przeciwników i tyle. No, nie panie Jacku, muszę panu dać słowo, bo właśnie dostaję sygnał z reżyserki, bo cała załoga reżyserki słucha tej rozmowy i słucha pana i chcę panu zadać konkretne pytanie. To co zrobić? Musi ich zaboleć. Jakieś jeden, dwa, trzy przykłady. Co ma ich zaboleć? Jakie kroki? No muszą się bać, że coś im się stanie w ich własnej strefie i domenie, gdzie się czują bezpiecznie. Tak jak ten człowiek, który został porwany z samolotu, się czuł bezpiecznie, że jest na pokładzie samolotu, który chyba z formalnego punktu widzenia jest terytorium Rzeczypospolitej i doleci z Aten do Wilna. Był, zdaje się, pod osłoną również służb, bez przesądzania którego kraju, ale jednego z państw zachodnich, być może naszych. I co się stało?
został wywleczony z samolotu, grozi mu poważna kara, zniszczy mu to życie najprawdopodobniej i jeszcze w biały dzień oni się tym chwalą i opowiadają. Niech pan zobaczy, panie redaktorze, jakie były komentarze na telegramie rosyjskim oficjeli rosyjskiej tuby propagandowej na ten temat. Śmieją się z nas, z pana, ze mnie, z pana generała w biały dzień i z ludzi Zachodu i tych decydentów, tak? Po prostu trzeba zrobić tak, żeby się bali napisać na telegramie komentarz na ten temat. Czyli co, na przykład zatrzymać rosyjski czy białoruski samolot na polskim lotnisku i go aresztować na przykład? Może nie jest dobrym miejscem, żebyśmy spekulowali na antenie, prawda, na żywo na ten temat, ale no, wie pan, no, po prostu albo jesteśmy poważnym państwem z poważnymi zdolnościami, które chroni swoje interesy i potrafi egzekwować zasady wzajemności, tak? I pilnujemy swojej przestrzeni, tak, i swoich domen, albo nie. No, albo po prostu apelujmy moralnie tylko do Zachodu, który woli się spotykać z Putinem w Reykjaviku, a później w Szwajcarii. Tak. To do pana generała idziemy. Czy pan się zgadza z panem Jackiem Bartosiakiem? Czy powinniśmy w tej sprawie bardzo ostro zareagować? A jeśli tak, to jak? A wielu widzów, bo jak czytam na Twitterze, wielu widzów myśli, no co, chcecie z Rosjanami wojnę jeszcze wywołać, pan generał? Nie chodzi o wojnę, podzielam pogląd pana Jacka Bartosiaka z tym, że uważam, że są konkretne sposoby na to, czy środki, żeby nauczyć pokory Białoruś. Przede wszystkim jest jedna rzecz, czy my musimy uznawać Białoruś jako państwo, skoro ono dokonuje takich aktów terroryzmu państwowego? Uważam, że Unia Europejska jednoznacznie powinna powiedzieć, nie traktujemy tego kraju jako państwo nam równorzędne. Należy wszystkich dyplomatów z Białorusi odwołać, wszystkich dyplomatów białoruskich z Europy wyrzucić, dokonać pełnej izolacji gospodarczej Białorusi, izolacji politycznej i gospodarczej. Dość tej zabawy Łukaszenki z nami w ciuciubabkę, bo to nas ośmiesza, nas to kompromituje, a wszystkim kompromituje Unię Europejską, która, jak widać wyraźnie, po raz kolejny nie jest zdolna do czegokolwiek, do jakiegokolwiek ruchu, który dałby odczuć mocno tym panom za wschodniej granicy to, że my stanowimy jedność polityczną, gospodarczą i militarną. Dlaczego ta Unia Europejska, czy do pana generała, jest taka w ogóle bezwolna, nie jest w stanie niczego przeprowadzić, nie ma siły, nie ma woli, nie chce tego miecza do ręki podnieść? Jak pan, gdzie pan diagnozuje problem? Dlatego, że procedury w Unii Europejskiej są takie powolne, te mechanizmy i te narzędzia, które tam funkcjonują, są tak powolne, skazane na debaty, na narady, na posiedzenia, na komisje, nie są w stanie wygenerować komitetu, który może ponad wszystkimi głowami w Unii Europejskiej podjąć szybkie, racjonalne decyzje do tego, aby były one dotkliwe dla Białorusi. To jest twór, który jest coraz słabszy i jego siła słabnie. I to jest niestety bardzo niepokojące. Trudno się nie zgodzić z panem generałem. Jacek Bartosiak. Wczoraj rozmawiałem z Marcinem Zaborowskim, byłym szefem PISM-u Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I on mówił, że w tym wszystkim też chodzi o Chiny, że Chiny dogadują się po prostu z Rosją. I tworzy się świat, w którym z jednej strony mamy blok Chin i Rosji, a z drugiej strony mamy świat, gdzie są Amerykanie. Czym to nam grozi? No, grozi to nam kilkoma rzeczami. Po pierwsze, scenariusz A, o którym mówił pan Zaborowski pewnie, że będziemy wysuniętą kasztelanią 192 km od miejsca, w którym siedzę, do wielkiego euroazjatyckiego sojuszu od Szanghaju i wyspy Hainan do Brześcia nad Bugiem, tak? Który będzie miał potężną siłę militarną i będzie monopolizował przepływy strategiczne w masach lądowych Eurazji, gdzie się tworzy historia świata historycznie. I to jest ogromne zagrożenie. No, będziemy po prostu państwem granicznym, buforowym. Drugi scenariusz jest taki, że Amerykanie będą chcieli odkręcić Rosjan od Chin i będzie dokona się nowa Jałta. I będzie deal na temat Ukrainy, Białorusi, a może i państw bałtyckich, a kto wie gdzie jeszcze. Bo Amerykanie będą bardzo potrzebowali Rosjan. Ja uważam, że Amerykanie wiedzą, że bardzo potrzebują Rosjan, ale Rosjanie póki co wcale nie chcą tego skwitować, bo nie sądzą, żeby Amerykanie mogli wygrać z Chinami. I dlatego jeszcze nie ma nowej Jałty. Trump też próbował to zrobić, ale jeszcze Amerykanie czuli, że są tyle silni, że nie muszą. I my jesteśmy dokładnie w uskoku geopolitycznym i nad naszymi głowami będą decydowane te rzeczy. I dlatego się tworzy nowa równowaga, nowe ekwilibrium. I żeby zagrać w tę grę, musimy mieć własne zdolności, własną tarczę i miecz, tak jak Turcy to robią. Między innymi podejrzewam, że to był podstawowy powód, dla którego prezydent Duda pojechał do Turcji. Zaczynają nasi politycy rozumieć, że się tworzy nowa równowaga i trzeba w nią zagrać, bo się inaczej jest przedmiotem. Panie Jacku, a czy Amerykanie są w stanie zapłacić za poparcie Rosji w tej wojnie, przyszłej wojnie z Chinami, niepodległością Ukrainy, a nawet państw bałtyckich?
No pewnie, przecież zapłacili już w II wojnie światowej. A niepodległością Polski? Panie Jacku? Myślę sobie, że może to jest na inną rozmowę, panie redaktorze, bo to jest temat na 5 godzin rozmowy. Pan generał Waldemar Skrzypczak, prezydent Duda w Turcji. Kupujemy tam drony bojowe do walki z czołgami. Inne rzeczy też słyszałem. To dobrze? Ten sojusz z Turcją? Zawsze twierdziłem, że Turcja jest nam potrzebna, Turcja jest nam bliska. Nie chodzi o implikacje historyczne, ale chodzi o to, że Turcja w tamtym regionie jest wielkim graczem, którym się liczą w zasadzie wszyscy. Zarówno kraje bliskowschodnie, jak i również Rosja. Turcja, bym powiedział, takim partnerem jest, jako partner jest nam bardzo potrzebna w kontekście tego, że Turcja wspiera nasze działania w ramach NATO i uważam, że to, co robi Turcja, to, że buduje takie imperium tureckie, protureckie, tak zwany turkinizm, wydaje się, że jest to dobry kierunek, jeśli chodzi o przeciwwagę dla Rosji w tamtym regionie. 20 sekund, panie generale, zostało. Przepraszam? 20 sekund panu zostało już. Przepraszam, musimy kończyć powolutku. Rozumiem. Uważam, że wizyta jest jak najbardziej uzasadniona. Pomijam fakt zakupów tego uzbrojenia, bo to nad tym trzeba też dyskutować, czy ten sposób zdobywania sobie przychylności Turcji jest właściwy. Niemniej jednak przychylność Turcji jest nam potrzebna. Dziękuję wam serdecznie. Doktor Jacek Bartosiak, który wstrząsnął chyba dzisiaj widzami. Dziękuję panu bardzo. Generał Waldemar Skrzypczak, również panu dziękuję za wasze cenne uwagi i słowa. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, no w smutnych trochę chyba minach, wstrząśnięci, kończymy dzisiejszy punkt widzenia. Dziękuję Biance Frejlich za wydanie. Spotykamy się jutro oczywiście o godzinie 18, a już za chwilę wydarzenia.